Totalne remonty Szelongowskiej 7, odcinek 7. Bezinteresownie wychowywała dzieci porzucone przez rodziców. Jej dom rodzinny był istną ruiną, za nami siódmy odcinek siódmej edycji programu Totalne remonty Szelongowskiej. To zdecydowanie jeden z najbardziej wzruszających epizodów w historii audycji. Bezinteresownie wychowywała dzieci porzucone przez rodziców. Jej dom rodzinny był istną ruiną. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzyło się w siódmym odcinku Totalnych remontów Szelongowskiej 7. Spis treści, co wydarzyło się w siódmym odcinku Totalnych remontów Szelongowskiej 7, Wielkie serca pani Iwony. Dorota Szelongowska pomogła, co wydarzyło się w siódmym odcinku Totalnych remontów Szelongowskiej 7. Siódmy odcinek Totalnych remontów Szelongowskiej 7, za nami. Bohaterką odcinka jest 50-letnia Iwona z małej miejscowości Jedlicze, niedaleko Zgierza. Choć sama ma trójkę dzieci, jest też przyszywaną mamą trzech dorosłych już dziś chłopców. To dzięki niej wyszli na prostą. Teraz za ogrom przekazanego dobra i bezinteresownego wsparcia, sama zostanie obdarowana. Dorota Szelongowska wraz z ekipą przeprowadzi totalną metamorfozę jej domu, Wielkie serca pani Iwony. W małej miejscowości Jedlicze nie ma osoby, która nie znałaby Iwony i której Iwona by nie pomogła. Przez wiele lat wspierała trójkę chłopców ze względu na ich trudne warunki domowe oraz brak zainteresowania ze strony rodziców czy placówek wychowawczych. Dzieci łaknęły miłości oraz wsparcia i znalazły je właśnie u Iwony. Jej dom był dla nich zawsze otwarty. Swoich przyszywanych synów karmiła, ubierała, wspierała w szkole i poza nią. Dziś na każde jej urodziny przyjeżdżają z kwiatami. Twierdzą, że tylko dzięki Iwonie nie skończyli na ulicy. To właśnie ona pozwoliła im uwierzyć w siebie i zawalczyć o lepsze życie. Dorota Szelongowska pomogła, życie bohaterki odcinka nie ułożyło się tak, jak planowała. Rok temu rozstała się z mężem i została sama z dziećmi w wynajmowanym mieszkaniu. Marzy o przeprowadzce do odziedziczonego po mamie niewielkiego domu, ten jest jednak w opłakanym stanie. Czy Dorota Szelongowska okaże się być dobrą wróżką i spełni jej największe życzenie?